witamy Was bardzo serdecznie po 3 czy 4 latach od zrobienia naszych pierwszych porochrupek. Dzisiaj będziemy robić jeszcze raz, jako, nie wiem, w sumie to nie jest jakoś specjalny odcinek, po prostu chcemy... Ostatnio był special na 1000 subów. Tak, więc to uznajmy, że to jest po prostu jakiś tam specjal na 60 tysięcy i będziemy robić tutaj razem porochrupki. I ogólnie ja miałem taki pomysł, żeby robić sobie takie różne rzeczy. Teraz pokaż mnie, że ja tu też jestem, że operuję. Będziemy z dwóch perspektyw nagrywać. Marona będzie robić, a ja będę o. Rafał też jest i nie patrzcie na te kartony od tam. Widać je? Tak, widać te kartony, ale to akurat nam przyszło dzisiaj. Marlenę stanowisko. Moje stanowisko, więc dzisiaj będziemy składać, więc nie zwracać na to uwagi. Że... Dobra, czyli będziemy dzisiaj robić porochrupki i może pokażemy, z czego najpierw te porochrupki się robi, jakbyście chcieli sobie sami zrobić. A więc będziemy je robić z... Jeśli chodzi o ustrojenie, to sobie kupiliśmy takie literki i cyferki z czekolady. Bo zrobimy jakieś napisy. Tak, nie. Zrobimy jakieś tam fajne napisy. Kupiliśmy sobie polewę czekoladową. Mamy proszek do pieczenia, jakiś tam cukier. Wanilinowy, bo pod ostatnim, tym starym odcinkiem każdy mnie poprawiał, że to nie jest waniliowy, tylko wanilinowy. Naprawdę? Tak, ja to jest wanilinowy, no bo to nie jest oryginalna wanilia. No, cukier, mąka, jajko. Mąka i jajko. I masło jeszcze. I masło, które jest z tyłu. Musimy zmieszać masło, cukier i sól. Aż staną się lekkie i puszyste niczym poro. Także masło, cukier i sól. Teraz tak, cukru, zacznijmy od cukru, potrzebujemy 1,5 szklanki. Więc czekaj, ja przyniosę szklanki. A więc zaczynamy od 1,5 szklanki cukru. Może łyżeczkę byś chciała? Ej, tam jest w środku jakaś? Nie wiedziałem nawet. A potem mówimy, że na łyżki pijemy. Tak, a u nas generalnie cukier jest tylko dla gości. Chociaż no. Ja ostatnio zacząłem troszeczkę używać cukru, ale ja akurat używam brązowy. Ja nie cukruję, a Rafał podjada. Ja nie podjadam. I rozsypałam cukier. Cukier zwykły mieszamy z masłem i solą, a soli, w sumie nie powiedzieliśmy o soli, a tu nie ma w przepisie soli w ogóle. No to może szczypta soli po prostu musi być. A nie, jest, przepraszam, 1,5 łyżeczki soli. Mamy niestety taką nietypową sól, taką większą, ma większe ziarenka, więc... Morską, taką różową, nie, himalajska to jest. 1,5 łyżeczki, tak? Mhm. Pewnie inny mikrofon, mam nadzieję, że nie będzie Was denerwować. Wrzucamy sobie masło albo masełko. Mnie tak się w domu mówiło masełko. Wrzucamy do tego i będziemy rozstawiać. Tutaj na gazie jakby co. Uwagi na brudny gaz, robiłam obiad i nie zdążyłam umieć. Nikt nie widział, spokojnie. O, to ja tu wezmę teraz, czekaj. Jeszcze gotujcie. Tyk. Teraz trzymaj. I będziemy patrzeć, jak masełko się roztapia. Tak, bo nie mamy co robić i patrzymy. Tak. Ej, za mocny ten gaz. Za mocny. Za zbliżenie na masło, uwaga. Wiesz, teraz powinno tak być. Do tego jeszcze tomato i gorzała. Wiesz, z jakiego to jest filmu? Chłopaki nie patrzą. Nie, no z Killera. Nie wiem, z tego, nie wiem. No z Killera. Nie pamiętasz tego? Nie oglądałam Killera. Nie oglądałem? O nie, dobra. Ja cię muszę nauczyć pewnych rzeczy tutaj. Ale spokojnie, nie chropocz tak o tej rannej grafii łyżeczką. Przepraszam. Widzicie, Marlena tak zawsze, ona tak na mnie krzyczy tak. Zawsze, że ja... Nie rób tak, tylko po prostu niech to się tupi. Niech musi to co postać. Co ma chropoczesz? Musi to postać, musimy poczekać, a więc... Masełko, a jaki ten? Masełko nam się już prawie schłodziło i... Schłodziło? Roztopiło chyba, kochanie. Roztopiło i będziemy zaraz dawać do... Znaczy no nie do lodówki, będziemy je chłodzić, je składać, żeby je... Damy na parapet dorać. Na zewnątrz, bo musi być w temperaturze pokojowej, to jest bardzo ważne. Rafia, jak jest ciebie, jest makłowicz. No, tomato i gorzałka, normalnie. Mieszamy tą sól z cukrem. Próbuję to mieszać i trzymać prosto telefon, więc... Ej, ło! Ej, co to jest? Nie wiem. Patrz. Bobet jakiś. No weź to. Dobra. Ale no weź to w rękę. No nie będę w rękę brał. Ej. Co tu nam tu wleciało? I serio, jakieś bobki są. Wlewam to masełko. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Już tak zrobiłam, ale... No tak, jest w przepisie, co nie? Może, bo... Ale ci!
I nic nie leci, wszystko jest pięknie. Mieszando i... Mieszando. Muszą stać się lekkie i puszyste, tak jest napisane. Ładnie. To jest lekkie i puszyste już? Chyba tak. Nie wiem, uznajmy, że jest lekkie, ale czy puszyste, to nie wiem. To co dalej? Dodaj jajko i cukier waniliowy. Całe jajo? Mhm. Czekaj, możesz mi dać to. No tutaj to wezmę. I wanilia potem, nie? Tak powiem ci, takie gumowe wygląda trochę, nie? Tak ładnie mieszasz. Całe chcesz dawać? Dobra! Dobra, to się bawić, to się bawić. No, a potem znowu nam wyjdą takie strasznie słodkie. A, daj spokój. No pewnie tak będzie. Sam cukier w sumie, nie? No to ja nie wiem, co to będzie. Może one muszą być takie słodkie. No bo to są porochrutki, one może muszą takie rzeczywiście. I co teraz? No wymieszaj jeszcze troszkę. Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia. Czyli musimy wziąć drugą tam. Tą drugą półmiseczkę. A ile mąki musi być? Już ci mówię. Proszę. Druga miseczka. Mąki musi być, moja droga... 2 1/3 szklanki mąki. Dobra, Marlena robi unboxing mąki. Dobra, pani Marlena profesjonalnie napełnia szklankę mąką. 2 1/3 szklankę mąką? Znaczy mąkę szklanką? No jak? Marlena. Mąkę szklanką napełniasz? To w drugą stronę. Raz. Albo ja, jeden. Uczymy się liczyć. Jeden. Tak. Licz z Marli. Licz z Marli. Marli bawiej uczy. Ale tylko do dwóch, nie? Tylko... A nie, do i pół. Nie no, do dwóch i jednej trzeciej. To ułamki też przerabiamy, zobacz. Ułamki. Dwa... Kuba z Konszynem się ucieszą, bo oni chcieli kucharski odcinek, zobacz. Uwaga, teraz 1/3, to będzie, zobacz. 2,5 łyżeczki do pieczenia. Proszku. I znowu raz. I 2,5. To ten proszek, ja za dużo kupiłem tego proszku. No, trochę cię poniosło. Dobra, to teraz musimy to ładnie wymieszać. Żeby stało się puszyste jak gregas. Gregas nie jest puszysty, on ma grube kości. No, on jest puszysty jak maniec, jak wygląda. No właśnie. Dobra, ładnie wymieszane. I teraz delikatnie musimy połączyć z masą. Tak jest napisane, że to jest masa. To będzie za gęste. No to trochę mąki więcej się doda. Właśnie mniej. Przepraszam, no to wody doleje się najwyżej. Wody. Dlaczego? No to powoli, nie? I to zmieszaj. O. Dobra, ja już to wymieszałam. Wygląda to trochę, no tak, nie chcę dosypać więcej mąki, żeby nie było za bardzo... O, widać tu twoją główkę. No. I powiem wam szczerze, że jakby ktoś chciał z was sam robić, no pewnie Kuba i Konszyn, to... I one są strasznie słodkie, więc to musi ktoś bardzo, bardzo to lubić. No, dla nas jest, dla Marleny jest za słodkie, dla mnie to ciasto jest jeszcze okej, bo ja lubię bardzo słodkie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Także mniej cukru, jakby ktoś chciał robić. Myślę, że ile tam było... Tam 1,5 szklanki było chyba, nie? Tak, i nie chcę bardziej dodawać... Ja myślę, że spokojnie 3/4 szklanki wystarczy. Nie chcę bardziej dodawać, bo też jest strasznie klejące to ciasto. Myślę, że takie po prostu ma być. No. Więc będziemy teraz kłaść na blachę. Sobie rozłożymy papier, nie wiem, czy nie dam dwóch warstw, bo on jest jakiś taki dziwny, bo jest mega... Cienki. No wiem, kupiliśmy ten drugi, ale... Po prostu go złożę. Tym pewnym ruchem. No powiedzmy. Po prostu go złożę na pół. I zrobimy tego. Dobra. A nie smarujesz czymś tego papieru? Nie, bo papieru się nie smaruje. Ja nie wiem, ja się nie znam. Dobra. I nie wiem, czy starczy na całość, ale myślę, że zrobię takie bobki po prostu. Nie no, to ułożymy z tego takie, no te, ciastka. Ej, a ty tutaj masz ten. Brudna jesteś od mąki, albo czegoś, no. No zrób takie ten, takie koła, nie? Jak ciasteczka poro wygląda. Koła, ale to
to się tak mówi, ale to jest takie klejące, że ja nie wiem, a to jeszcze urośnie. Nie możemy takich, pamiętasz, jak było w zeszłym roku? No pamiętam, takie cienkie musisz robić, nie? W sensie mało, bo one się rozlecą jeszcze po prostu, nie wiem. No łapkami będziesz musiała zrobić. Ale ja tego nie zrobię, muszę to zrobić łyżką, bo łapkami to mnie zrobiło jest za bardzo pyszne. Ale jak robisz takie, to będą one takie wielkie, a to mają być chrupki, a nie, wiesz, takie ciacha wielkie. Ale na takich porochrupkach nic nie narysujesz. To chodzi o powierzchnię, a nie o grubość. Wiesz, jak możesz zrobić? Patrz. Dobrze zrobię niż. Nie, w sensie możesz je tak uklepać. A ile mają być w piekarniku, może powiedzieć? 12 do 15 minut. 12 do 15 minut. A wiesz co? My w tym czasie sobie zrobimy polewę z czekolady. Czekaj. Prawda, ta polewa z czekolady to jest tylko i wyłącznie nasz wymysł. Nie zrobisz tego rękami, bo ci się przyklei, widzisz? Rękoma, kochanie. Rękoma. A to ubij to po prostu, trochę. Ubij, daj kucyk. Do kotlety, jak kotlety weź. No to już tak bardziej pod ciastka wygląda. A nie takie grubaśne, bo to taka porokupa by była. No to mogą być porokupy. Porokupy. Poro też robi kupy. Bo takie wielkie. Ej, ale w sumie teraz jak tak robimy, to padłem na jakiś taki fajny pomysł, żeby na przykład może raz kiedyś sobie zrobić właśnie takie... nie wiem. Gotuj z marwykami. Nie no, w sensie chciałem powiedzieć, nie wiem, growe rewolucje czy coś. W sensie, że na przykład będziemy sobie robili jakiś, nie wiem, gulasz z gotika czy coś. To wygląda jak krowie placki. Ale jest słodkie i to, to mają być ten. Tylko wiesz co byś musiała zrobić? Musiałabyś, czekaj, ja to zrobię ręką. W sensie, żeby... No nie. Aha, aż tak one są. Czekaj. Przyjmuję od ciebie dowodzenia. Czekaj. One są takie mega klejące, że tego się nie da. No, w sensie chciałem je tak ubić, nie? Trochę. Widzicie? Mąki trzeba było więcej dać chyba. No ale to by było za bardzo i tak czuć mąkę mega. Dobra. Godzina? Co godzina? Która jest godzina? Bo wkładam. Pół do kamina. No weź szybko sprawdź, proszę. Czekaj, już. Sprawdzaj! A i zgasł mi ten ekran. Zostawiłem na 10 minut. 19.32. Czyli atakujemy, wyciągamy 45 sprawdzimy. Wkładamy te nasze krowie placki i czekamy. Generalnie to zobaczcie jakie one się zrobiły. To są ciastka dla króla poro albo są poroplacki. Kurczę, my tak żeśmy, znaczy Marlena w sumie nakładała, ale ja myślałem, że one aż tak nie urosną, bo tamtego proszku do pieczenia nie było aż tyle chyba. Wow. No, także pierwsza paleta to takie za duże. Ale pachną ładnie. Są poroplacki, ale następne zrobimy mniejsze. Wyszły nam poroplacki z pierwszej palety. Na szczęście mamy jeszcze dużo ciasta. Zobaczcie jak one urosły. I one chyba tutaj krócej muszą być. Wow. Minutę krócej, ale kurde, przecież jak one urosły. Może coś z nich będzie. Nie mówię z tego. Nie no, zrobimy inne. Daj, będzie ci łatwiej. Zrobimy malutkie. Zrobimy mniejsze, nie będziemy łyżką nakładać. Kurzeczką. Że jeszcze mniejsze powinno robić. No nie gadaj. Tak mi się wydaje, że jeszcze trochę... Nie no, uklep! Nie! No nie, no bo one będą krzywe całe. Zobaczymy, zobaczymy. Damy radę, będzie dobrze. Ale na moją odpowiedzialność. Na moją odpowiedzialność. Dobra, jednak stwierdziliśmy, że trzeba jeszcze mniejsze zrobić, bo teraz zrobiliśmy takie... Już nie są takie ogromne. No nie są takie ogromne i zrobiliśmy trochę mniejsze, ale nie będę otwierać, bo klapną. Ale teraz są w miarę, więc stwierdziliśmy, że jeszcze mniejsze, więc jeszcze chwilę poczekamy, niech się popieczą i zaraz zobaczymy jak wyjdą. To wygląda już trochę lepiej. Nie łap! One muszą ostygnąć, bo one się wydają takie miękkie, ale sprawdzaliśmy na poroplackach. One się robią dobre. Tylko chyba minutę za dużo trzymaliśmy. Chyba troszkę trzeba szybciej wyciągać, bo... No, ale a to jest akurat dla mnie dobre, bo ja lubię takie ciemniejsze zawsze ciacha. I zrobimy jeszcze mniejsze. Zrobimy jeszcze jedne, żeby nie robić 40 rzeczy. Zrobimy jeszcze troszeczkę mniejsze i chwileczkę krócej je podtrzymamy. No takie malutkie, malusie możesz spróbować. Zobaczymy jak ten... Jak wyjdą. Ło, tu się rozciągnął chłop. On nie chce być porociachem. On chce być poroplackiem. Patrzcie, porównanie, nie?
ciocha, placki. I czekamy znowu 15 minut. Trochę ciemniejszych, trochę jaśniejszych. Kurczę, to ciężko wyczuć, ile one muszą być. Kolorystycznie. No tak różnie, ale naprawdę ciężko je wyczuć. One muszą teraz chwileczkę stwardnieć. No, chwilę zostawimy, żeby ostygły i zaraz zrobimy ozdabiać. Ja się oparzyłem. Zrobimy polewę. Dobra. Tutaj teraz nam się robi polewa czekoladowa do ciastek, a tutaj Magda stwierdziła, że będzie robiła lukier. To są poroplacki. Ja się oparzyłem i lekko i muszę sobie dać pod wodę zaraz, ale poświęcę się. Ale już lukier robisz? Nie mieliśmy rzeczy na lukier? Ej, za mało dolka, bo musisz się nie dosypać. Czego? No to pudru, bo to jest za dużo wody na mnie. Ale powiem wam szczerze, że tak jak mówiliśmy, że te ciastka są strasznie, strasznie słodkie, tak jak one stwardniały, jak już są zrobione, nie są aż takie słodkie, jakby się miało wydawać. I drugie mi się powiedziało, że nigdy nie umiałam robić lukru. Mama zawsze mi mówiła, dobra, mam na to lukier. Znaczy ja zawsze się nie chciałam robić lukier, bo mi nic nie wychodziło na placek, co na sobie. No dobra, to nie jest to, co bym chciała uzyskać. Boże, to będzie słodkie strasznie. Ale to tylko trochę się daje, bo to jest takie... Nie wiem, czy to było trochę. A w sensie na ciastko trochę. O, to ja chyba trochę za dużo dałam. No mówiłem. Ale dobra, to... W sumie Rafał też powiedział, nie? Lukier znaczy, no, ze swojej natury jest słodki. No nie, bo to tylko trochę dasz i o, jakby ktoś nie wiedział, jak się robić lukier, na przykład na placach, bardzo szybki tutorial, cukier, puder i proszę bardzo, zobaczcie. A ja pokazuję, a ty co? Proszę, to krótka była, ale nie widzieliście. A w ogóle, to u nas zostawia czekoladę, ale to dito. Te pierwsze cztery może zrobimy z lukrem, żeby te literki się trzymały, co? Nad tobą. Ło! I rozlałam to. Nie! Rozlałaś lukier? Ewakuacja, trochę tu dam. Takie napisy, tylko że te literki są tak duże, że się nie zmieszczą. No ciężko, na przykład, żeby napisy. Nie wiem. Marwek na przykład się nie zmieści, nie? Nie zmieści się. Ale poro na przykład można zrobić, nie? Właśnie nie zrobi poro. Poczekaj chwilę. Ale ja zrobię taką specjalną tutaj, zobaczcie. Z racji, że to jest, powiedzmy, że to jest specjalna 60. Nie, to nie jest specjal, ale... Może powiedzmy, tutaj o, z racji, że tu mamy... 60. W sumie Rafał ma. Nie, no ty też masz. No dobra, ja też trochę mam. Będzie mamy... teraz czekaj, więcej. Czekaj, co mi tu idzie? 60K. Ale to K musisz jeszcze dodać. No ty Kasia. Zrąbałaś teraz. Musisz przez... Tak, proszę bardzo. To jest nasza special chrupka. Teraz będziemy siedzieć i zaraz wam pokażemy, jak wyszły nam wszystkie ciasteczka. Ej, dobre są. Więc za chwilę wracamy. Kradzież fraga, żeby nie było. Tutaj ja ułożyłam jeszcze bimo. Można wziąć wszystkie literki na bimo. Tak, i poro. I troszkę w sumie pobrudziłam te literki czekoladą, ale wydaje mi się... Można jeszcze, moglibyśmy spokojnie sobie do tego jakieś kuleczki, serduszka zrobić. No, ale tak jest. W miarę. Bo to miało być poro. W To w sumie jak placek wygląda, więc to nie będę mówić. No, tylko powiem, że w sumie miało być poro chrupki albo poro placki, a nie poro torty, nie? Tutaj z okazji, że 60K, które wybiły się, tutaj jakieś też mazie. Tutaj ja jeszcze użyłam. GGWP. Ty. Oj, tu odwrotnie. GGWP. I jeszcze mi starczyło litrek na nami. A tu moje. Tu z czego ja robiłam to serduszko. Cicho. I tutaj też jest kradzież fraga. Także tak się prezentują te ciasteczka, więc... Ta-da! Mamy nadzieję, że wam się podobało, bo kurczę, placki były najlepsze chyba, nie? To możecie nawet znać, jak wam się podobało i czy mamy takich rzeczy robić więcej. Ogólnie tak trochę takich rzeczy chcemy robić więcej. Tak. Razem, tak. To do następnego. Cześć!